Cześć, w tym odcinku pokażę Ci, jak manipulować tekstami. Otwieramy notatnik, wchodzimy w akcesoria. Jak zawsze zaczynamy od szkieletu dokumentu HTML. W head dodajemy oczywiście title i tytuł naszej strony. Manipulacja tekstami. Zamykamy tytuł. Tu jeszcze dodajemy znacznik. Wkłady. Zamykamy go od razu, żeby nie zapomnieć. I możemy sobie dodać nasze elementy strony. Na przykład nagłówek. Dodajmy sobie pierwszy akapit. Drugi akapit. I zapiszmy teksty.html. Pamiętajmy wybrać tutaj folder, ja lubię pulpit na potrzeby kursu. Tu zmieniamy na wszystkie pliki, kodowanie na OTF8 i zapisujemy. I otwórzmy sobie. Proszę bardzo, mamy tutaj dwa akapity oraz nasz nagłówek. Jak widzimy, już dokonaliśmy pewnej manipulacji, ponieważ poza zwykłym stylem mamy znaczniki, które nadawają same od siebie styl, zwiększając i pogrubiając tutaj czcionkę, ale my chcemy bardziej dokładną manipulację. Także na przykład spróbujmy sobie zmienić coś w pierwszym akapicie. Oczywiście wykorzystujemy atrybut styl i pomiędzy cudzysłowami piszemy regułki CSS. Jedną z takich regułek jest kolor. Na przykład czerwony. Regułki kończymy średnikiem. Proszę bardzo, mamy czerwony tekst. Możemy go sobie również pogrubić. Font weight. Waga czcionki. Bold to oznacza pogrubienie. Normal. Zachowanie jak bez w ogóle tej regułki. Zachowanie domyślne. No, zwiększmy sobie czcionkę, tak? Na przykład 20 pikseli. O. Możemy również dodać na przykład podkreślenie. Cóż do tego text decoration. Mamy różne rodzaje podkreślenia, na przykład underline. Tak zwane podkreślenie. Zapomniałem średnika. I tak działa, ale jeśli zapomnimy średnika i napiszemy kolejną instrukcję, to wtedy przestanie działać. Możemy dodać więcej takich reguł, na przykład overline. To oznacza linię nad tekstem oraz po spacji line through. To oznacza przekreślenie. Mamy trzy linie. Powiększę troszkę, żeby było dobrze widać. Możemy wykorzystać jedną, dwa lub trzy z nich. Być może nawet więcej. Natomiast możemy korzystać na dowolną ilość, ale nie zawsze będziemy to potrzebowali. No to może spróbujmy teraz stworzyć jakiś nieco większy tekst. Spacja. Skopiuję tutaj w drugim akapicie. Zapiszmy to i zobaczmy, co się dzieje. O, jak widzimy, tekst wygląda jak wygląda. Spróbujmy go na przykład wycentrować. Zapiszmy. Proszę bardzo, tekst jest wycentrowany. Skopiujmy ten akapit. Ctrl-C, Ctrl-V i ten drugi akapit wyrównajmy do prawej, czyli right. Mamy drugi akapit. Proszę zobaczyć.
Ja go skrócę, ponieważ chciałbym, żeby było wyraźnie widać na mniejszym ekranie. Zapisz. Proszę bardzo. I zróbmy jeszcze jeden akapit wyrównany do środka. Text align left. O. Oczywiście możemy sobie tak samo tutaj zmieniać różne kolory, ale to już potrafimy. Zmieńmy tło. Na przykład dla pierwszego akapitu. Pierwszego z drugich akapitów oczywiście. Background color green, czyli zielony. Możemy również dodać odstęp. Dlaczego nie? To jest padding. 20 pikseli, czyli punkcików, na które takich lampek, z których się składa monitor. Mamy odstęp 20 pikseli. No, dodajmy sobie jeszcze ramkę. 10 pikseli, bardzo duża ramka. A, zapomniałem dodać typ ramki. 10 pikseli, ramka ciągła i na przykład kolor. Zróbmy niebieski. Proszę bardzo, mamy 10-pikselową ramkę. Możemy również dodać margines poza ramką. 10 pikseli. Mamy margines. Przejdźmy do drugiego akapitu, drugiego z drugich akapitów i zróbmy na przykład gradient. Jest to bardzo proste. Używałem polecenia background, nie background color i wpisujemy linear gradient, czyli gradient liniowy. Otwieramy nawiasy, jest to troszkę inna składnia, ale no i jest to tak zwana funkcja CSS. Normalnie korzystamy z wartości CSS, w tym przypadku mamy funkcję CSS i tutaj wpisujemy parametry tej funkcji. Ale nic trudnego, są to zwykłe kolory. Na przykład zróbmy dwukolorowy gradient, żółto-czerwony. Zobaczmy efekt. Proszę bardzo. Cały akapit się rozciąga od żółtego do czerwonego. Możemy nawet zwiększyć ten akapit. I dalej jest od żółtego do czerwonego. Także im dłuższy akapit, tym będzie ta zmiana z żółtego na czerwonego przebiegała nieco wolniej. Oprócz oczywiście manipulacji tekstami, wielkością. Możemy również zrobić ciekawe rzeczy związane z odstępami. Oczywiście możemy wykorzystać akapity i robić i wykorzystać jako odstępy. Natomiast możemy skorzystać również z odstępu wewnątrz akapitu. Służy do tego m.in. polecenie BR. BR, czyli break, jest to łamanie linii. Na przykład stwórzmy sobie tutaj na samym początku jednego z akapitów BR. Zapisz, odśwież. Proszę bardzo, tutaj po tym krótkim tekście mamy BR. Tekst się łamie do kolejnej linii. Jest to nietypowy znacznik. Jest kilka takich znaczników, które nie mają znacznika zamykającego. Jest to znacznik pojedynczy. Możemy go zapisywać w ten sposób, możemy go też zapisywać w taki sposób lub taki. Ja proponuję w najprostszy, czyli taki, w takiej wersji. I oczywiście możemy skorzystać z powiększonego odstępu kilka razy kopiując, wykonując łamanie linii. Zapiszmy, odświeżmy, proszę bardzo. Możemy taki zrobić fajny efekt z tym gradientem, powiększając go. Zróbmy gdzieś tutaj w środku gradientu kilka enterów. Ja tu zrobiłem 6 odstępów. Proszę. Mamy tekst na żółtym tle,
lekko pomarańczowym i to przechodzi tutaj w czerwony. Dobrze. Jeszcze podobnym elementem do BR jest HR. Jest to taka pionowa linia. Sprawdzimy, jak on działa w innym miejscu. HR. Robi ona nam taki odstęp i troszkę psuje, jak widzimy, resztę tekstu. Oczywiście można je traktować jakby poza akapitem, nie ma z tym żadnego problemu. Tak samo można z znacznikiem BR i mamy takie fajne podziały. Można w ten sposób dzielić łatwo sekcje. Można też wykorzystywać do tego border, który pokazałem. Jeszcze chciałem pokazać, że nie trzeba zmieniać tekstu dla całego akapitu. Można wybrać jego mały fragment. Na przykład spójrzmy na nasz gradientowy akapit. Dodajmy element span. Ja tu otoczyłem krótki tekst elementem span i dodam do tego specyficzny styl. Na przykład pogrubmy. Polski trudny jest. Zapisz. Proszę bardzo, pogrubiłem akapit. No, zwiększmy czcionkę. Font size 30 pikseli. U mnie widzicie to dużo większe, bo ja powiększyłem. Taka jest oryginalna wielkość. Możemy też zrobić kolejny span. Nie ma żadnych ograniczeń. Jedynym ograniczeniem są możliwości Twojego komputera. Na przykład zmieńmy sobie na font style italic. Jest to znane na przykład z Worda. O, nachylenie słabo widać. Warto zwiększyć. I tutaj 40 pikseli, a co? Ekranu nam nie brakuje. No, myślę, że to tyle wystarczy z podstawowych właściwości tekstowych. Zapraszam do kolejnego odcinka. Natomiast jeszcze na przypomnienie sobie wgramy to na naszego GitHuba. GitHub. Na przykład tutaj. O. Tu klikamy, a sobie powiększę. Upload files, czyli wgrywamy plik. Wybieramy swój plik. I tu mamy różne pliki HTML i inne. Ja chcę listy HTML. A, przepraszam. Nie listy. Tylko teksty. Gdzie mamy tekst? O, są. Super. No, zatwierdzamy zmiany. Proszę bardzo, są tutaj listy. I sprawdźmy, czy to jest wyświetlane przez nasz GitHub Pages. Kto jeszcze nie korzystał z GitHub albo GitHub Pages, zapraszam do drugiego odcinku. A kto już skorzystał, proszę zobaczyć. Nie listy, oczywiście teksty. I pod tym oto linkiem mamy naszą stronę. Jak widzimy, akapit się rozciągnął na pełnym ekranie. Ale możemy sobie tak się bawić. Także dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku.